Myślisz, że będzie padać jak co roku na festiwalu? No, trudno powiedzieć, ale dzisiaj wygląda na to, że będzie padać. No to kijowo. No, chmurki zaciągnęły całe niebo. Nie widzę dziury żadnej. Natomiast widzę twoje fantastyczne włosy. Twoje też są fantastyczne. Moje tak, no oczywiście, jak urosną tam z tyłu na plecach, ale w tej chwili... Ważne, że tutaj mamy wąsa. Ja jeszcze wąsa. Planuję, jeszcze nie mam wąsa, ale chciałabym. No wiesz, to wszystko jest dzisiaj możliwe. Medycyna czyni postępy, więc możesz sobie zafundować wąsy, też tym pięknym, głębokim, czarnym może kolorze. Może jakiś przeszczep. Uwielbiam wyrobię. Czarny kolor. To widać po naszych ubraniach dzisiaj, że się dobrali. No i biały też trochę jako kontra. No black and white, czyli kombi. O, właśnie, to nawet stolik jest tak, taki, zobacz. Też zamówiony specjalnie na okazję naszego spotkania. Sławek Łosowski na porannej herbacie to wspaniałe zdarzenie w moim życiu. Sławka nie trzeba przedstawiać, ale możemy porozmawiać o tej stronie Sławka, której być może Państwo nie znają. Bo jesteś człowiekiem orkiestrą, piszesz teksty, grasz, ale mnie interesuje najbardziej to, że malujesz. Rysuję konkretnie, wiesz? Konkretnie rysujesz. I też w kolorze czarno-białym. Dlaczego ten kolor jest, ten zestaw kolorów jest taki ulubiony przez Ciebie? Czy ta kontrastowość, to yin-yang, właśnie black and white? Wiesz, to rozpoczęło się w Maroku, jak byliśmy tam na koncertach. Mówię delikatnie, tak w takim cudzysłów wziąłem te koncerty, ponieważ facet nam nie płacił i w końcu musieliśmy zaprzestać koncertowania. Ale to jest dłuższa historia i tam się ogoliłem w ogóle, zrobiłem takie uczesanie i tam również kupiłem trochę czarnych... To był happening czy manifest w tej sytuacji? To było raczej spowodowane tym, że po pierwsze ja już nie dobrze wyglądałem, bo miałem tutaj dość spore, jak to się mówi, zakola, zatoki, czy też inne są na to jeszcze nazwy, więc postanowiłem się ogolić i jeszcze było gorąco, więc wiesz, włosy... Jak wiesz, w temperaturze takiej mocnej się nie szybko... Współpracują, nie współpracują, nie współpracują, nie chcą współpracować. Ogoliłem się na łyso, ale również zakupiłem dużo czarnej odzieży i byłem wtedy bardzo na czarno cały ubrany. I właściwie kultywuję ten czarny kolor, można powiedzieć, cały czas w dużej mierze. Dopiero od niedawna wprowadzam zmiany i jakieś kolory. Ale wtedy do tego czarnego koloru dodawałem też jako kontrę biel. Na przykład białe okulary, mam sceniczne okulary, takie troszeczkę inne, charakterystyczne jeszcze z lat 80. Znaczy te główne z lat 80. oddałem tutaj do Muzeum Polskiej Piosenki jako rekwizyt, ale mam takie współczesne, które używam na scenie, no głównie na scenie lub też do jakiejś sesji fotograficznej i tak dalej, ale nawet te takie codzienne okulary są też w kolorze czarno-białym. No ale skoro rysujesz, no to rozumiem, że kartka jest biała i wprowadzasz czarny kolor. Czarnymi pisaczkami rysuję te rysunki. A jaka jest tematyka tych rysunków? Bo nie miałam okazji ich zobaczyć jeszcze, mój błąd. Słuchaj, to przede wszystkim to jest taka zabawa. Albo rysuję zupełnie abstrakcyjne jakieś rysunki, albo komentuję jakieś wydarzenia czy rzeczywistość, ale w taki sposób trochę jak rebus, czyli nie jest to kawa na ławę, nie jest to też karykatura, tylko forma takiego, takiej zabawy kreską czarno-białą, chociaż powiem Ci, że w moim życiu tym rysunkowym nastąpiła pewna modyfikacja i zmarły Jach Paszkiewicz, twórca wideoklipów, zrobił wideoklip do utworu instrumentalnego Zaczarowane Miasto do mojej kompozycji i zakolorował te moje rysunki techniką komputerową, zakolorował te czarno-białe rysunki i one też w tym wideoklipie bardzo interesująco taki wypadły. Taki komiks trochę powstał chyba. Coś w tym rodzaju. A czy przy Twoim rysowaniu asystują Ci Twoje ukochane koty, bo przy graniu podobno tak? Koty raczej nie, przy muzyce tak, ponieważ niestety chodzą po moich instrumentach. Ile Ty masz tych kotów? 4 obecnie. A co to za koty? To są dachowce, oczywiście żadne tam rasowe, tylko takie, no można powiedzieć, że przygarnięte. Jednego kupiłem za złotówkę. Symboliczną. Tak.
a trzy przygarnięte, są to dwie kotki, to są dziewczyny spod latarni. Okej. Konkretnie spod latarni Stilo. O, wróbelek fajny, zobaczcie tam. No tutaj przylatują. Tak. I osy przed chwilą latały. No, osy też, no. Pięknie w naszym Opolu, no, mamy kwietne łąki mobilne, więc one są z roślinami miododajnymi i one przyciągają tutaj często właśnie takie owady, a są niedaleko. A koty, te dwie dziewczyny mieszkają głównie w domu, ale wychodzą głównie, jak to panny spod latarni, ślają się nocami. Czyli wychodzą na noc i rano się pojawiają u drzwi. Natomiast chłopcy mieszkają na balkonie, mają swoje piękne budy, swoje różnego rodzaju legowiska i zaglądają czasem do domu, ale wolą, preferują otoczenie domu i pilnują, żeby do domu nie dostali się intruzi. Proszę bardzo, czyli masz koty obronne. O tak, zaczepno-obronne. Ale pytam o to, bo ja wiem, że ty bardzo kochasz koty, a często ludzie kotów nie rozumieją, tudzież ponieważ koty są indywidualistami, to nie przepadają za kotami. A ja właśnie przepadam za indywidualistami. Może wynika to też z tego, że sam nie jestem zbytnio stadnym stworzeniem i wcale nie idę nigdy z modą, czy też nie idę z tłumem. Raczej nie chodzi, żebym szedł przeciwko, ale mam zawsze swoje zdanie i swój sposób życia, bycia i twórczości. Natomiast właśnie to w kotach mnie fascynuje, że one mają swój charakter, ale co ciekawe, one wszystko rozumieją, tylko... Ale robią to, co chcą. Tak, robią to, co chcą, chociaż czasami jak z nimi negocjuję, to dochodzę do pewnych jakichś wspólnych wniosków i da się przekonać je do tego czy tamtego. Ale właśnie powiedziałeś o tym, że lubisz indywidualizm również w twórczości. No i jak w tym momencie to się przekłada na twoją twórczość? Które elementy takiej swojej osobowości wprowadziłeś do twórczości waszego zespołu? No przede wszystkim właśnie sposób, w jaki gram na syntezatorach, jaki sposób, w jaki wykorzystuję sampling, brzmienie zespołu, kombi, to jest taki największy jakby skarb, dlatego że to brzmienie, zespół, żeby przejść do historii, powinien być rozpoznawalny. Rozpoznawalny. I zawsze dążyłem do tego i dążę do dzisiaj, żebyśmy nie grali tak jak jakiś inny zespół, żeby nie należeć do jakiejś stajni, do jakiegoś stylu, do jakiejś szufladki, tylko żeby grać, mieć taki swój charakter. Oczywiście my nie gramy muzyki z Księżyca czy z innych galaktyk, bo wszystko od czasów Presleya już zostało zagrane do dzisiaj, ale staramy się po prostu nadać jakieś własne piętno, a szczególnie ja, aranżując utwory i nadając im taki elektroniczno-klawiszowy charakter w dużej mierze, dbałem zawsze o ten charakter indywidualny, bo, żeby się odróżniać. No bo jeżeli są zespoły takie same, jakieś, powiedzmy, jakiegoś to stylu, się zlewa, tak. To potem już w końcu nie wiadomo właściwie, ale to tutaj czego ważne, się słucha. Tutaj ważny jest też ten tekst. Jak ten indywidualizm przekłada się na twój tekst? No bo właściwie to też, no, tak jak sam powiedziałeś, wszystko jest trochę odtwórcze. Więc tylko te teksty mogą być naprawdę takie bardzo indywidualne, bo stworzone prosto z twojego serducha. To znaczy ja bym tu trochę polemizował z twoją opinią. Okej. Dlatego, że po pierwsze, jeśli chodzi o teksty, to ja dopiero napisałem w życiu 3 teksty i zawsze korzystałem z tekściarzy zewnętrznych, którzy pisali słowa do mojej muzyki. Tak, ale mi chodzi właśnie o te napisane przez ciebie teksty, bo zacząłeś, to prawdopodobnie będzie kontynuacja. Tak. Czyli masz coś do powiedzenia nam wszystkim. Ja pisałem teksty do tych piosenek, do których albo teksty, które otrzymywałem, były tak odległe od tego, co miałem na myśli właśnie w muzyce. Dlatego, że moim zdaniem ten indywidualizm mój przede wszystkim, on istnieje w muzyce. I jego, na przykład muzycy, którzy są moimi fanami i są często znakomitościami w tej chwili muzycznymi, którzy osiągnęli więcej niż ja w swoim życiu, ale mówią mi, jak oni, byłem dla nich jakimś kierunkiem, czy też wzorem, no jak byli młodymi muzykami, mówią, że właśnie ich przyciągnęło w tej muzyce ten mój charakter, że ja inaczej grałem, czy inaczej tworzyłem te współbrzmienia, brzmienia niż inni, prawda? Czyli to nadaje ten główny ton, a tekst
zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę, że muzyka kombi to jest właśnie przede wszystkim, tam przeważa strona muzyczna. Tam przeważa strona muzyczna. Tak, wy się zawsze bazowali bardziej na tej muzyce. Tam były solówki, utwory instrumentalne. Tak. Nie tylko piosenki. Ludzie znają, populacja cała ludzi zna nas od strony największych hitów, czyli takich piosenek singlowych, które no mają... tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że de facto ludzie śpiewają wasze piosenki. I jakby chodzi tutaj jednak o tą stronę tekściarską, która też jest bardzo ważna. Jest ważna. Oczywiście my mamy bardzo dobre teksty w całej tej historii, tylko że nasz charakter jakby... Jest bardziej instrumentalny. Przecież połowa tych tekstów jest, można powiedzieć, na tematyce miłości, czy też... Bo jesteście kochać, romantyczni. Kochać się za późno, za ciosem cios. To są piosenki o relacjach między facetem, który pisał te teksty, a jakąś kobietą. Także no, oczywiście to są umowne jakieś metaforyczne teksty, ale jednak mówią o takich tematach, można powiedzieć, banalnych, tylko że w sposób jakiś taki bardziej artystyczny, nie taki banalny jak sam temat. Bo temat jest zgrany, no wiadomo, że piosenki I Love You, to takich piosenek o takim tytule na świecie zrobiono chyba z tysiące. Także natomiast muzyka, to przecież my żeśmy zaczynali od utworów instrumentalnych. Pierwszy singiel, Wspomnienia z pleneru, potem Taniec Słońcu. Piosenka Przytul mnie, która była też hitem, wbrew pozorom w dyskotekach była grana w wersji instrumentalnej, bo singiel wyszedł instrumentalny, na płycie była wersja wokalna, którą także równolegle zaśpiewała Maryla Rodowicz i tam jeszcze parę innych osób w następnych latach. No dobrze, ale to skąd ta ewolucja? No bo właśnie, jak sam powiedziałeś, zaczęliście od instrumentalu czystego, ale z potrzeby powstały te teksty, czy jakby z chęci rozwoju, wprowadzenia czegoś nowego? Ja powiem, brutalnie powiem. Ja grałem muzykę całe życie instrumentalną, tylko w latach 70. graliśmy w klubach do tańca, po prostu to się dzisiaj mówi covery, hity muzyczne, amerykańskie głównie. Wtedy muzyka amerykańska to była muzyka bardzo ambitna, no bo to epoka Woodstock i tak dalej, to była fala, gigantyczna fala muzyki rockowej. A ja, ponieważ grałem muzykę z pogranicza jazzu, to co na koncertach grałem i to co wygraliśmy w Festiwal Muzyki Współczesnej w Kaliszu i ja dostałem nagrodę indywidualną na jazzie nad Odrą, to była muzyka z pogranicza muzyki współczesnej, elektroniki i jazzu. I ja chciałem zbudować zespół, który będzie grał dla milionów, a to wymaga grania piosenek, krótko i treściwie. Muzyką no tak. Instrumentalną byśmy nie zrobili nie zwojowali świata. Tej kariery, tak. Którą zrobiliśmy w latach 80. byśmy tego nie dokonali. I moje wszelkie zmiany personalne, zmiany organizacyjne szły w tym kierunku, żeby i to trwało już w czasach, kiedy grałem jazz. Dlatego moi muzycy, którzy grali ze mną wtedy, sekcja jazzowa, powiedzieli: Sławek, my chcemy grać jazz i odeszli z zespołu. A nie myślałeś o muzyce filmowej? No bo teraz właśnie tak szukałam w głowie tych instrumentalistów, którzy zawojowali świat. No i pierwsze, co przyszedł mi do głowy, Ennio Morricone. No tak, zmarł. Czy nie myślałeś o muzyce filmowej? To jest też teraz bardzo dobry biznes. Słuchaj, ja i wtedy, w latach powiedzmy 80. i dzisiaj jestem tak zajęty pracą dla zespołu, że ja nie mam właściwie czasu, bo ja otrzymuję co kilka miesięcy telefon od kogoś, czy ja bym nie napisał muzyki dla tej pani, dla tamtej pani, czy ja bym czegoś, jakiegoś utworu nie zrobił. No ale to tylko się cieszyć, bo właśnie jak funkcjonuje zespół teraz, bo to jest jednak dość trudny moment w naszym życiu, nas wszystkich, a zwłaszcza artystów, bo jest koronawirus i trudno tego tematu też nie poruszyć, czyli masz dużo pracy, kombi nie narzeka. Nie, cały czas, znaczy ja mam, to nie jest kwestia tylko koncertów, niestety czy niestety, ja jestem też szefem całego przedsiębiorstwa, które się nazywa Kombi. Tak. I to nie dotyczy tylko sfery muzycznej, ale dotyczy wielu, wielu, wielu obszarów, łącznie z techniką i z wszystkimi innymi tematami. W związku z tym to pochłania cały mój czas i zawsze tak było. A ja chciałem powiedzieć, że w latach 80. ja miałem tego czasu coraz mniej,
od począwszy od 80 roku poprzez połowę lat 80, kiedy byliśmy na szczycie, aż do końca lat 80, równolegle z tą całą kombiową sytuacją rozwijała mi się negatywnie moja rodzinna sytuacja z chorobą mojej poprzedniej żony, która zmarła 5 lat temu. To też mi zajmowało dużo czasu, ten temat. A do tego stopnia mi on zajmował czas, że w latach 90., kiedy ona była już w bardzo trudnym stanie zdrowotnym, w ogóle zaprzestałem grania, czyli zamknąłem zespół na klucz. Więc nie ma mowy, więc jeżeli to przeszło, a teraz z kolei okazało się, że mam tak dużo różnych pomysłów muzycznych i dużo różnych wprowadzam zmian, zarówno w nowej muzyce, którą robię, ale także w starym programie, bo dużo zmodyfikowałem aranżacji w starych utworach, które teraz brzmią tak, jak marzyłem w latach 80., ale nie miałem tych możliwości ani w studiu nagrań, ani na koncertach technicznych, miałem możliwości tak. I finansowych. A dzisiaj te możliwości są znacznie większe, więc korzystam z tego. Stąd zdarzają się nam koncerty, gdy gramy o zmierzchu, kiedy jest już zmierzch nawigacyjny i czarne niebo z laserami, z oprawą laserową, która jest pięknie zaaranżowana do muzyki, jako widowiska. Te możliwości dzisiaj daje nam technika i staram się z tego korzystać, a to wymaga znowu pracy, prawda? No ale to powiedz, jak tak dużo teraz pracujesz, to czy możemy liczyć na jakąś nowość z Waszej strony? Jak najbardziej. Co się szykuje? No, myślę, że gdzieś w październiku wypuścimy jakiegoś singla, umieścimy jakiś wideoklip na naszym kanale YouTube'owym. Cała płyta się też szykuje, bo teraz dałem właśnie piosenki do pisania tekstów. Ja napisałem jeden tekst tylko z tych nowych utworów. Natomiast zobaczymy, jak będą te teksty. No, powiem szczerze tak, że już jeden czy dwa odrzuciłem, dlatego że znowu te teksty były bardzo odległe od klimatu, który narzuca muzyka. Tak. No bo jeżeli muzyka jest troszeczkę melancholijna, na przykład w piosence, to trudno teraz pisać o sprzedaży bananów, nie? Albo o handlu szklankami. Musi być to jakieś nawiązanie. A niestety autorzy często korzystają tylko z tej muzyki, żeby sprzedać jakąś swoją myśl, albo jak ja to mówię, sprzedają swoje bebechy. A ja nie chcę jakiejś psychoanalizy faceta, czy facetki, który ma jakieś swoje problemy, żeby on w mojej piosence pisał o swoich problemach. Ja jestem człowiek spełniony, szczęśliwy, radosny i chcę, żeby ta muzyka dała radość słuchaczom. A nie chcę katować ludzi. No to kiedy będzie ta radosna płyta? Kiedy będzie ta radosna płyta? Jakie są rokowania? Myślę, że najdalej początek przyszłego roku, ale sama płyta dzisiaj to jest troszeczkę inaczej. My będziemy wypuszczać utwory i płyta będzie takim Tak taką się składać powolutku. Rozumiem. Ale tylko powiem, że mam już ponad połowę nowej płyty zrobionej w sensie aranżacji, w sensie nagrania klawiszy nawet, do tego sekcji rytmicznej. Zostają tylko teksty, wokale i kolejne utwory będę robił zaraz, jak wrócę z Opola. Na płytę czekamy, ale czekamy też na dzisiejszy koncert na rynku w Opolu. Co będzie śpiewać Kombi? No, tu są właśnie tego typu klasyczne sytuacje, że Kombi, jak ma zagrać jakiś show telewizyjny, to ma grać hity. Krótko i treściwie, czyli zaczniemy pewnie od Słodkiego Miłego Życia, poprzez Nasze Rendezvous, Black and White, Kochać się za późno, Nietykalni, Skamieniałe zło, Za ciosem cios, taki telewizyjny show. To nie jest typowy koncert, tylko taki telewizyjny show, no, bawią się jakieś atrakcje. Trzeba dać ludziom trochę optymizmu. Zabawa. W związku z tym życzymy Państwu wspólnie ze Sławkiem Słodkiego Miłego Życia, albo przynajmniej dzisiejszego wieczoru, festiwalowego wieczoru, również wspólnie z zespołem Kombi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci.